Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny odcinek Czasu na Sport. Przed nami sportowy weekend, ale ten weekend będzie z pewnymi perturbacjami. No niestety, miał być wielki hit, niestety koronawirus pokrzyżował plany. Badania się odbyły w środę, wszyscy zawodnicy oraz cały sztab szkoleniowy został przebadany i niestety potwierdziły się fakty, które mówią, że 10 osób zostało zakażonych i jest chorych na COVID. Czyli na razie gwardzistów nie zobaczymy, podobnie jak pierwszoligowych siatkarek Unii Opole, które w ten weekend pauzują. Na wyjeździe z kolei wystąpią piłkarze Odry i koszykarze Wigry Politechniki Opolskiej. A sezon zakończą z kolei drugoligowi żużlowcy Kolejarza Opole. A na koniec programu zaprosimy Państwa na dość niecodzienne, niezwykłe zawody podwodne. Konkurencje są i sprawnościowe, stricte techniczne i takie zabawowe, na przykład jak hokej podwodny. Zaczynamy zatem przegląd sportowych wydarzeń najbliższego weekendu. Miał być hit, emocje, kibice, walka o punkty. Niestety pozostał tylko komunikat o odwołaniu zawodów. Koronawirus zniweczył bowiem plany rozgrywkowe PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. W dużej mierze to też kłopot KPR-u Gwardii Opole. Tam także doszło niestety do wielu zakażeń koronawirusem. Jak zatem wygląda sytuacja w klubie? O to zapytaliśmy prezesa Gwardii Wojciecha Radziewicza. Wszyscy zawodnicy oraz cały sztab szkoleniowy został przebadany i niestety potwierdziły się fakty, które mówią, że 10 osób zostało zakażonych i jest chorych na COVID. Wszyscy czują się nieźle, niektórzy już bardzo dobrze. Te objawy, które wystąpiły u jednego zawodnika, były takie poważniejsze, była poważniejsza gorączka. Jeden z zawodników miał tam gdzieś objawy dotyczące braku smaku czy węchu, ale generalnie wszyscy zawodnicy wracają do zdrowia i to dosyć szybko. Jeżeli chodzi o zawodników klub i rozgrywki, to jesteśmy uzależnieni od Superligi i teraz jesteśmy w stałym kontakcie z prezesem Superligi oraz z komisarzem. Oni decydują w zależności od tego, jaka jest ilość osób zakażonych i kiedy, czy rozgrywki dochodzą do skutku, czy nie. Najbliższy mecz w niedzielę, który miał się odbyć, został odwołany przez Superligę i dobrze, że tak się stało, ponieważ zawodnicy są chorzy. Natomiast czy następny się odbędzie, jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak długo zawodnicy będą na kwarantannie, jak szybko wrócą do zdrowia i co postanowi komisarz Superligi. Piłkarzom ręcznym oczywiście życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia, a kibicom, mamy nadzieję, niebawem te emocje ponownie przyjdzie oglądać w Stegu Arena. W ten weekend nie zobaczymy także pierwszoligowych siatkarek Unii Opole. One na szczęście pauzują. Przypomnijmy, że przed tygodniem Opolanki minimalnie uległy w Szczyrku 2-3, a kolejny mecz rozegrają 17 października z drużyną Energetyka Poznań. Przełożono także pojedynek opolskich akademików w drugiej lidze. Nasi mieli mierzyć się także ze Studentami, ale w Częstochowie. Wyjazdowe starcie, które jak zawsze powinno nam dostarczyć wielkich emocji, czeka nas w pierwszej lidze koszykarzy. Coś prawda to prawda, bowiem w Kłodzku ZK Doral Nysa mierzyć się będzie z naszym Wigry AZS-em Politechniką Opolską, a to, jak się mówi, co rok od kilku sezonów jest to spotkanie o podwójne punkty, bowiem może decydować o tym w końcowym bilansie, kto z zespołów pozostanie na zapleczu Ekstraklasy. Mecz naszych koszykarzy odbędzie się w sobotę o godzinie 17 w Kłodzku. I jeszcze o piłce nożnej halowej. Na pierwszą wygraną wciąż czekają ekstraklasowi futsaliści Dremar Futsal Opole Komprachcice. Po porażce z Klireksem Chorzów 1-3 tym razem naszych futsalistów czeka pojedynek z drużyną z Torunia. A mecz w hali w Komprachcicach w niedzielę o godzinie 17. No i tyle o halowych wydarzeniach. Przenosimy się, drodzy Państwo, na moment na zewnątrz. No i będziemy mówić oczywiście o futbolu, tym na trawiastym boisku. Zwłaszcza, że Opolska Odra radzi sobie fantastycznie. 7 spotkań, 6 meczów z punktami, w tym 5 zwycięstw i bezbramkowy remis z Arką Gdynia i dorobek 16 punktów niebiesko-czerwonych. I co warto podkreślić, drużyna opolskiej Odry znajduje się na wysokim trzecim miejscu w pierwszoligowej tabeli, a tym razem drużyna Dietmara Bremera uda się do Kielc na pojedynek z tamtejszą Koroną. Początek spotkania, które odbędzie się 11 października o godzinie 12:40. Niestety to spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności. Odra zatem na szlaku ekstraklasowym, bo przecież to drugi pojedynek z rzędu po spotkaniu z Arką, teraz drugi ze Spadkowiczów. Oby wynik był tak samo korzystny jak ten w meczu z Arką w Opolu. I my trzymamy mocno za to kciuki, natomiast teraz przechodzimy poziomy rozgrywkowe do czwartej ligi. Rezerwy Odry Opole będą się mierzyły na wyjeździe z drużyną LZS-u Walce. Początek tego meczu o godzinie 15. Z kolei dwie godziny wcześniej o 13 Sfornica Czarnowąsy podejmowana będzie przez zespół Skalnika Gracza. To w sobotę, natomiast w niedzielę czeka nas zakończenie sezonu żużlowego w naszym mieście, a Kolejarz Opole podejmie ekipę z Rzeszowa. Sezon właśnie Opolanie zaczynali meczem w Rzeszowie z Rzeszowa.
Terzetem. Tam było niestety 31-59. Teraz mamy nadzieję, że będzie lepiej. Mamy zmiany juniorskie. Na tych pozycjach pojadą Krzykowski i Rowecki, ale ten żelazny skład trenera Marka Mroza wciąż niezmienny, czyli Łęgowik, Bach, Hansen, Polis i Masters. Naprzeciwko Opolan stanie m.in. były żużlowiec naszego klubu, czyli Stanisław Burza, którego wspomagać będą Stachyra i Lampard. A początek spotkania na stadionie przy ulicy Wschodniej o godzinie 11:45. Lubisz pływać? Lubię pływać. Ale pod wodą czy nad wodą? Ja raczej jestem z tych, co nad wodą. Może na wodzie, tak? No i najlepiej na pontonie, tak? Nie, no aż tak to nie. Aż tak to nie lubię wysiłek. Natomiast ja powiem Ci, bardzo lubię nurkować. No to akurat będziesz miał teraz ciekawe wydarzenie i okazję do tego, żeby się wykazać swoimi umiejętnościami, dlatego że przed nami drugie amatorskie mistrzostwa w nurkowaniu sprawnościowym i zapowiada się, że to będzie ciekawa impreza. Jest 5 konkurencji, 4 kategorie, kategoria mężczyzn, kobiet i dodatkowa kategoria juniorów. Konkurencje są i sprawnościowe, stricte techniczne i takie zabawowe, na przykład jak hokej podwodny. Także warunkiem jakby przystąpienia do podium jest przejście tych wszystkich 5 konkurencji. Przyjadą zawodnicy z całej Polski, Katowice, Kraków, nawet Suwałki przyjadą. I każdy z zawodników otrzyma pamiątkowy medal. Za pierwsze miejsce jest nagroda rzeczowa i wspaniała statuetka ręcznie robiona przez wspaniałego artystę. Ogólnie wszystkich zawodników będzie 49. Chodzi nam głównie o propagowanie tej dyscypliny wśród młodzieży, dzieci, aby przyjemnie spędzać czas. Warunkiem uczestnictwa w mistrzostwach było wpisanie się do 25 września i posiadanie minimalnego patentu nurkowego. A te, tak jak mówiliśmy, nietypowe i niezwykłe zawody mogą Państwo obserwować na pływalni Wodna Nuta w niedzielę o godzinie 11. Ale jeżeli chcą Państwo zadbać o swoją formę, to warto udać się jutro do parku 800-lecia. Tam o godzinie 10 kolejne zajęcia ze sportowym dzielnicowym Magdą Wilgą. Wybierasz się? Wiem, że trzymasz mnie za słowo, ale obiecałem, że wtedy, kiedy Ty będziesz, to i ja pójdę, więc teraz ja trzymam Cię za słowo. Odbiłem piłeczkę skutecznie. Okej, no to w takim razie umówmy się tak, że jutro albo za tydzień spotykamy się w parku, okej? Na wspólnych zajęciach. A my spotykamy się z Państwem jak zwykle o stałej porze już za tydzień. Zachęcamy do tego, żeby śledzić to, co będzie się działo w naszych kanałach, czyli na facebookowych fanpage'ach Sportowego Opola, Opola i Czasu na Opole, a także na stronach internetowych. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień.